Witam bardzo serdecznie wszystkich na moim kanale Sunline Tarot. Dzisiaj horoskop tygodniowy dla znaków powietrza, czyli bliźnięta, waga, wodnik. Moi drodzy, jest to horoskop od 31 sierpnia do 6 września. Rozkład z kart tarota, karty cygańskie oraz magiczne przesłanie. Od wróżek do renwirtu. No i zaczynamy. Od 31, powtarzam, sierpnia do 6 września. Nie wierzę sama, że ten czas tak szybko pędzi. Bliźnięta. Karty cygańskie. Jeszcze chwilka cierpliwości, moi drodzy, przesłanie wyjmę. O, samo się wylosowało. Dobrze, zaczynamy od poniedziałku u bliźniąt, czyli 31 sierpnia. Obciążenia, bóle stawów, bóle kości mogą dopaść. Także o zdrowiu powiem jeszcze później, ale ciężki ten dzień, dużo obowiązków, dużo pracy. We wtorek dobre emocje, tu dużo uczucia, ktoś może Wam wyznać miłość. Także i Wy będziecie bardzo szczęśliwi, wszystko Wam się tutaj będzie udawało. Także możecie się dowiedzieć o ciąży albo też możecie się zaręczyć. Tu bardzo dobre uczucia, dobre emocje. W środę mówię wiele opcji, moi drodzy, ponieważ to jest horoskop ogólny. W środę, kochani, mag, bardzo kreatywnie będziecie działać, magicznie. Także może zaczniecie coś nowego, nowa praca, nowy pomysł na zarabianie pieniędzy. Także tu wszystko też jest możliwe w środę, dobre działanie, pozytywny dzień. W czwartek trochę blokad, także tu możecie się zamknąć, no nie dosłownie, ale możecie mieć uczucie takiego zamknięcia w sobie, niemożność wyjścia z problemu jakiegoś, ale też możecie toczyć taką samotną walkę, trochę być niedoceniani w pracy czy też w domu, także tutaj troszeczkę pod górkę, ale wiadomo, że to są energie wszystko przejściowe. W piątek też będziecie zawieszeni, będziecie o czymś myśleć z perspektywy, no będziecie po prostu zdystansowani do wszystkiego, także tu zawieszeni w pewnych sprawach. No tu ciekawy dzień, ponieważ jest też niemożność wykonania jakiegoś ruchu. Będziecie przemyślać wszystko w piątek, zastanawiać się, co robić dalej, jakie kroki tutaj podejmować w Waszym życiu. Również może Was tutaj dopaść ból nóg albo nogi. Też proszę uważać. W sobotę duże możliwości, będziecie się raczej zajmować sprawami wszystkimi naraz, także możecie sobie tutaj coś sprezentować, możecie coś zrobić dla siebie, ale dużo obowiązków koło Was, moi drodzy. No i niedziela, trochę poczujecie się zranione, drogie bliźnięta. Może ktoś Wam tutaj coś niemiłego powiedzieć, trochę takiego niezadowolenia, ale też i zniecierpliwienia przy tej karcie. Wiem z własnego doświadczenia, moi drodzy, takie zniecierpliwienie. Nie będziecie mieli cierpliwości do pewnych działań. Karty cygańskie podpowiadają, może być tutaj jakaś wycieczka prawdziwa, przyjaźń w tym tygodniu Was czeka, także sprawy związane z domem trzeba będzie pozałatwiać, ale moi drodzy, w zdrowiu uważajcie właśnie na nogi i na stawy. No także może jakiś nerwoból powrócić albo
kłucie serca, czy też kłucie jakieś w organizmie, jakieś nagłe takie zakłucie możecie poczuć, ale nie chcę Was tutaj straszyć, nic groźnego. Moi drodzy, magiczne przesłanie od wróżek, uzdrawianie emocjonalne. Gdy Twoje serce wyleczy się z ran przeszłości, spłynie na Ciebie błogosławieństwo i miłość. No, czyli po prostu wybaczyć, zapomnieć i iść dalej. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy teraz horoskop dla wagi, a już bliźniętom dziękuję bardzo. Od 31, moi kochani, do 6 września. A co z tą wagą? Ojojoj. No moi drodzy, tak. Tutaj w tym miesiącu też są Wasze urodziny we wrześniu, tak? Ale zaczynamy od poniedziałku, moi drodzy. Poniedziałek, no cóż, zranienie, zniecierpliwienie. Będziecie może na coś czekać, będziecie trochę niecierpliwi. Może też ktoś tutaj Was zranić w poniedziałek słowem. Moi drodzy, we wtorek karta przeczekania. Także oczekujecie na coś, na jakieś zmiany, może też być dzień urlopu, może samopoczucie też trochę Wam tutaj nie bardzo pomagać w życiu, może być jakieś zawieszenie. W środę, moi drodzy, zmiany mogą dotyczyć finansów. Zmiany mogą dotyczyć finansów, ale tutaj trzeba będzie zmienić jakieś plany. Coś się kończy, coś zaczyna w środę. Myślę, że chodzi o finanse, ponieważ w czwartek będziecie oszczędnie działać. Tutaj będziecie się zastanawiać, na co wydać, na co Was stać. Zbieracie na jakiś cel i tutaj cały czas oszczędzacie te finanse. W piątek bardzo emocjonalnie będziecie podchodzić do wszystkiego, może troszeczkę będziecie tak działać intuicyjnie, ale będziecie pomocni dla wszystkich, którzy zwrócą się do Was o pomoc. Będziecie działać serduszkiem. W sobotę podróż bądź planowanie podróży, coś się zmienia. A w niedzielę już znów zawieszenie w działaniu, myślenie o przyszłości i tutaj trochę przemyśleń właśnie na niedzielę, uwagi. W zdrowiu może powiem. Jakieś nerwobóle, mogą stany być jakieś takie lękowe u Was tutaj w tym tygodniu, także no trochę może serce Was kłuć, także zatoki, głowa, no i nogi też mogą boleć, jak się nachodzicie za dużo, ale sobie poradzicie, drogie wagi. Karty cygańskie podpowiadają o sprawach związanych z domem, jest kobieta koło domu, która tutaj będzie dla Was bardzo, bardzo jakaś pomocna, wyrozumiała, pomoże Wam, ale też sprawy urzędowe w tym tygodniu do załatwienia. Uwagi. Magiczne przesłanie od wróżek, moi drodzy, na ten tydzień dla wagi to urodziny. Odpowiedź na Twoje pytanie przyniosą urodziny. A urodziny już niebawem, bo w tym miesiącu. Drogi wagi, pozdrawiam serdecznie, życzę dużo zdrówka i wspaniałego samopoczucia. No i przechodzimy do wodnika. Trzeba położyć te karty, jak wypadły. Wódnika bardzo ładnie.
magiczne przesłanie. Jeszcze proszę o chwilkę cierpliwości. Mamy. Moi drodzy, poniedziałek, przemieszczanie się, gdzieś tutaj się wybierzecie, może w jakąś podróż, może szukanie pracy. Także niektórzy mogą szukać mieszkania. No tutaj różne przyczyny tej podróży mogą być. O horoskop jest ogólny. W każdym razie gdzieś wyruszycie. We wtorek poczucie takiego spełnienia w emocjach, w pracy spełnienie. Także możecie tutaj wybrać się gdzieś do fryzjera czy do kosmetyczki. Bardzo dobry dzień. Środa... Rozmowa czeka Was. Myślę, że rozmowa, a niektórzy mogą też ważna rozmowa, może być w sprawie pracy, może być też z szefem. Na dywanik może Was wezwać szef w środę, ale nie, mówię, że tu jest rozmowa ważna, może gdzieś w jakimś urzędzie, moi drodzy. U każdego to będzie inaczej, horoskop jest bardzo ogólny, ale też niektórzy mogą się odciąć od negatywów, od osób złych, od sytuacji negatywnych. W czwartek umiarkowanie, to co sobie zaplanujecie, może dzień spędzicie w domu, także może spędzicie dzień wolny na uprawianiu jakiegoś sportu, czy też swojego hobby. Tu będziecie działać właśnie umiarkowanie, harmonijnie i będzie się układało w czwartek. W piątek również dobre emocje, dobra współpraca, czy to w domu, czy też właśnie gdzieś zawodowo, będziecie czuć się spełnieni. Tu może ktoś wyznać Wam miłość, możecie się zakochać, możecie tutaj naprawdę dużo zdziałać w uczuciach. W sobotę również będziecie bardzo nastawieni emocjonalnie, będziecie kochać wszystkich i im pomagać w życiu. Także sobota bardzo mile spędzona, może gdzieś spotkacie się z kobietą albo też kobieta do Was odwiedzi i tutaj będziecie zadowoleni z tego powodu, bo w niedzielę również może być podróż bądź też przypływ gotówki. Bardzo dobry tydzień dla wodnika. Nieoczekiwana właśnie jakaś podróż, wizyta kobiety, tak jak mówię. No i też tutaj mogą być właśnie koło Waszego domu, koło Was wierne osoby, wierni przyjaciele. Magiczne przesłanie, moi drodzy, uzdrawianie emocjonalne, gdy Twoje serce wyleczy się z ran przeszłości, spłynie na Ciebie błogosławieństwo i miłość. A moi drodzy, w zdrowiu uważajcie jeszcze na układ pokarmowy, podwójne narządy. No i tutaj jak ktoś będzie miał jakiś zabieg, to na pewno się uda w tym tygodniu. Dobrze, moi drodzy, to wszystko dla wodnika. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zachęcam do subskrypcji kanału. Do usłyszenia.